Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast ludzi myślących. Moi kochani, dziś, tak sobie myślę, będzie to ostatnia część wiedzy nietajemnej, co wcale nie oznacza końca podcastu, oznacza to tyle, że w serii Wiedza nietajemna myślę, że wraz z dzisiejszą audycją przekazałem wam wystarczającą ilość informacji do tego, abyście mogli samodzielnie znaleźć sobie miejsce. No i tak, żebyście samodzielnie mogli znaleźć sobie miejsce, w którym czujecie się dobrze i szczęśliwie w swoim życiu i w swoich własnych skórach. A myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, o jakiej powinniśmy zabiegać. I teraz tak, zastanawiając się nad tym wszystkim, co do tej pory powiedzieliśmy, rozmawiałem z wami o tym, że powinniśmy słuchać głosu intuicji i powinniśmy rozwijać nasze pasje. Natomiast łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, prawda? Uwierzcie mi, sam przez ten proces przechodziłem wielokrotnie. Popełniłem na swojej drodze bardzo dużo różnych błędów, które doprowadziły mnie w miejsce, w którym jestem. Ale rozmawiając o drodze do samego siebie, musimy też porozmawiać o generalnie drodze do samorealizacji. Ponieważ człowiek, który postępuje według własnej intuicji, robi to, co jest zgodne z nim, z jego wnętrzem, musi wejść na drogę do samorealizacji. I teraz wcale to nie oznacza tego, że wszyscy musimy chodzić oświeceni, natchnieni, z głową w chmurach. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby człowiek żył w zgodzie z sobą i robił to, co kocha i to, co chce robić. To wcale nie oznacza, że wszyscy zaraz muszą być muzykami czy artystami. Ludzie są bardzo różni. Dzięki temu, że mamy tak bardzo zróżnicowany świat i dzięki temu, że wszyscy są tak bardzo różni od siebie, to dzięki temu ten świat jest taki piękny. Pod koniec tej audycji zdamy sobie sprawę z tego, że różnorodność innych, którą dostrzegamy wokół siebie, jest tak naprawdę odzwierciedleniem nas samych. Jest dopełnieniem nas samych. To jest bardzo istotne, ponieważ ja mogę na przykład nagrywać podcasty, ktoś inny może być muzykiem, artystą, malarzem, ale w dalszym ciągu będziemy potrzebowali kogoś, kto z czystym, szczerym sercem będzie piekł chleb. I nie ma w tym absolutnie nic złego. Wiecie, taką słyszałem ankietę, która została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych. Nie będę wam w rzetelny sposób w stanie przedstawić, co to była za ankieta, konkretnie tak dalej. Natomiast pamiętam główny morał tej całej historii. Główny morał był taki, że ponad 90% ankietowanych żyje cichym życiem desperacji. Cichym życiem desperacji. I teraz co to dla nas oznacza? I tak naprawdę nie musimy patrzeć na Stany Zjednoczone ani na ankiety, żeby się móc rozejrzeć dookoła siebie i zobaczyć, że większość społeczeństwa żyje właśnie w taki sposób. Ludzie chodzą do pracy, której nie lubią. Robią coś, czego nie chcą robić. Mają inne marzenia. Albo w ogóle już ich nie mają. Co jest jeszcze gorsze. No ale taki już jest Zachód skonstruowany. W drodze do odnajdywania samego siebie i w drodze do oświecenia bardzo łatwo jest buddyjskim mnichom czy japońskim mnichom z klasztorów zen mówić o tym, że Zachód jest taki i taki i taki, ponieważ oni mogą i mają prawo do tego, żeby sobie siedzieć w klasztorze i żeby uprawiać sobie marchewkę i medytować przez cały czas. I to jest ich droga, to jest ich sposób życia, który oni wybrali. Natomiast nie każdy z nas może lub chce wybrać taką drogę. Nie wiem jak wy, ja bardzo lubię na przykład naturę i mógłbym mieszkać na wsi, ale za bardzo cenię sobie komfort życia w mieście, żeby tak po prostu się przenieść gdzieś tam. Możemy dyskutować na różne tematy, technologii i tak dalej, 5G i jak tam sobie chcecie. Natomiast ja sobie cenię fakt, że mam wszędzie zasięg i korzystam z GPS-a i tak dalej, z internetu i wszystkich dobrodziejstw techniki, które mamy dziś dostępne. No więc jak odnaleźć samego siebie, żyjąc w społeczeństwie i w systemie, które siłą rzeczy wymaga od nas tego, żeby płacić rachunki? Bo to jest jakby kluczowa sprawa tego całego tematu. No ja bym też chciał zrobić coś tam i coś tam, no ale muszę iść do pracy, bo muszę płacić rachunki. Tak, musisz. Każdy z nas musi. I tak niestety to jest skonstruowane. Natomiast istnieją pewne sposoby i to są takie bardzo proste rzeczy, w jaki sposób możemy zacząć się wyzwalać z tego systemu, który nas ciemięży, nazwijmy to w ten sposób. I tutaj pojawia się temat drogi. Po pierwsze musimy uwolnić się od jednej rzeczy. Musimy uwolnić się od naszej własnej strefy komfortu, którą każdy z nas posiada. Ponieważ ktoś idzie do pracy, pracuje tam 8 godzin, 9, 10, wraca, jest wyorany, nie ma czasu, chce spędzić czas z rodziną, z dziećmi, następnie chce usiąść przed telewizorem, trochę się wyluzować, zrobić coś, co lubi, a na weekend to w weekend już trzeba wtedy w ogóle odpocząć i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś naprawdę chce realizować sam siebie i czuje, że powinien robić coś innego, cokolwiek by to nie było, czy jest to malowanie obrazów, czy jest to rozwój jakiegoś biznesu, czy cokolwiek, to wszystkie te rzeczy są okupione zawsze tym samym. Prześledziłem w swoim życiu bardzo wiele różnych historii sukcesu. I z tych wszystkich historii sukcesu wyłania się taki obraz, który daje proste wskazówki. I wszyscy ci ludzie mówią dokładnie to samo tak naprawdę. Po pierwsze, żaden z nich nie bał się popełniać błędów. My tak bardzo boimy się popełniać błędy. O, no wiesz, no spróbuję, ale co jeśli ja spróbuję, ale mi się nie uda i to co wtedy? No ale na błędach właśnie człowiek się uczy. Tak jesteśmy już skonstruowani, nie uczymy się na swoich sukcesach, tylko uczymy się na swoich błędach i porażkach. Teraz ważne jest to, żeby umieć z tych błędów wyciągnąć wnioski. Czego nie robić? Ktoś, kto nie popełnia błędów, nigdy nie osiągnie sukcesu. I ktoś, kto boi się popełniać błędy, również nigdy się tam nie znajdzie. Generalnie według wszystkich biografii różnych ludzi, jakie czytałem, łącznie z Rockefellerem i łącznie z rodziną, z dynastią Rothschildów i tak dalej, większość z nich, a może raczej wszyscy z nich, przynajmniej 5 razy popełnili błędy tak ogromne, że prawie poszli z torbami, wylądowali na ulicy. Ale się nie poddali. I to jest ważne. Nie poddali się, ponieważ mieli wizję samych siebie w danym punkcie i wiedzieli, że tak czy inaczej osiągną ten cel. I nie bali się iść przed siebie i popełniać tych błędów jeszcze więcej, żeby móc nauczyć się jeszcze więcej. Więc oprócz popełniania błędów mamy aspekt wytrwałości. Wiecie, jak tak do was mówię na ten temat, to tak sobie myślę o swoim rzucaniu palenia. Idzie bardzo ciężko i popełniam mniejsze, większe błędy. A to tu sobie zapalę, a to tam. No, ale wiem, że w końcu to się wydarzy i że w końcu uda mi się to zrobić. I za każdym razem, jak zapalam fajkę, to czuję się z tym źle. I jest to błąd, na którym sam się uczę w danym momencie. I obserwuję uważnie swoje reakcje i myśli na ten temat. Natomiast ta wytrwałość łączy się bezpośrednio z dedykacją do danego tematu. Jeśli ktoś nie chce porzucić jakiegoś nałogu, czy nie chce osiągnąć jakiegoś konkretnego celu, nie dedykuje sam siebie do tego, no to niestety, ale to spełnienie, cokolwiek by to nie było, samo do drzwi nie zapuka i nie przyjdzie. I wszystkie te historie sukcesu. Oczywiście nie rozmawiamy o sukcesie w kategoriach mediów społecznościowych, gdzie każdy lata prywatnym samolotem, ma ogromną willę z basenem i ileś tam super samochodów. To w ogóle nie jest szczęście. To są tylko rzeczy, które widzimy na zewnątrz. Bo ktoś może jeździć bardzo ładnym autem, może mieszkać w bardzo dużym domu, ale ten dom może być pusty. I ten człowiek nie ma ani przyjaciół, ani rodziny, ani nikogo, z kim mógłby porozmawiać. To, co widzimy, to tylko zewnętrzne aspekty jego własnej drogi i wyrzeczeń. I wyrzeczenia są kluczowym punktem na całej tej drodze. Ponieważ jeśli ktoś chce rozwijać, załóżmy, biznes lub chce się realizować jako artysta, powinien z pełną dedykacją przystąpić do tego działania. I po pracy, zamiast wyluzować się, albo w weekend zamiast, nie wiem, spędzać sobie luźno czas, to powinien siąść i cały czas pracować nad tym, żeby się przebić. Zazwyczaj taki czas trwa 2 do 3 lat. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy bylibyście gotowi poświęcić swój własny wolny czas przez parę lat, aby doprowadzić do sytuacji, w której coś, co naprawdę chcecie robić, przyniesie wam wystarczający dochód, który pokryje obecne koszty pracy w miejscu, którego nie znosicie. Pracy w miejscu, w którym codziennie łamiecie swoją własną wolę i samych siebie. Oczywiście, bardzo teraz generalizuję, są tacy, którzy mają proste zajęcia i którzy się w tych prostych zajęciach realizują. I nie ma w tym nic drożnego. Należy to jedynie chwalić. Natomiast wiecie, wkraczamy w czas wielkiej transformacji. I musicie sobie też z tego zdać wszyscy sprawę, moi kochani. Bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, wkraczamy w czas transformacji technologicznej. I ta fuzja człowieka z technologią i tak nastąpi, i tak. Bez względu na to, czy system przepchnie swoją sprawę z obowiązkowymi szczepieniami, czy nie. To nie ma żadnego kompletnie znaczenia. Fuzja człowieka z technologią i ze sztuczną inteligencją już zaczęła się parę lat temu i wszyscy kupiliśmy to od razu. Każdy z nas ma telefon przyklejony do ręki. Mamy smart zegarki, telewizję na żądanie i inne tym podobne rzeczy. Wszyscy jesteśmy uzależnieni od internetu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której nagle nie ma internetu. Oczywiście wielu z nas byłoby w stanie się spokojnie odnaleźć, ale jakieżby to było wielkie utrudnienie, prawda? Wiecie, przy pierwszej rewolucji przemysłowej była taka sytuacja, że chłopi przędli len ręcznie i pracowali w fabrykach i produkowali materiały i inne tym podobne rzeczy. Następnie wybuchła rewolucja przemysłowa. Weszły pierwsze maszyny i tak dalej. I ci wszyscy ludzie wylądowali na ulicy. Nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Dlatego, że pominęli ten istotny aspekt patrzenia w siebie i rozumienia, czym jest rzeczywistość i rozumienia tego, że nowa rzeczywistość wyłania się na ich oczach i oni wszyscy wiedzieli tak samo, jak my teraz wiemy, że zbliża się ta rewolucja przemysłowa, ale nikt z nich nie zrobił nic. Nie potrafili się przekwalifikować, więc pozdychali z głodu, bez pracy, bo zastąpiły ich maszyny. Dokładnie tak samo będzie z nami teraz. Historia lubi się powtarzać. Bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Jeśli ktoś wykonuje jakieś proste zadania w fabryce i tak dalej, zostanie zastąpiony przez maszyny i roboty. W większości przypadków, tutaj w Anglii, jeśli chcesz porozmawiać z kimś z działu obsługi klienta jakiejś tam firmy, nie wiem, w telefonii komórkowej, to i tak rozmawia się z wirtualnym asystentem, ze sztuczną inteligencją, która odpowie na twoje pytanie, załatwi z tobą sprawę. I już w tym momencie ileś tam różnych miejsc pracy, które zajmowali ludzie, siedząc przy biurkach, odbierając telefony, zostało zwolnionych. I czy nam się to podoba, czy nie, i tak ta transformacja nastąpi. Więc jako ludzie świadomi musimy patrzeć na to, co się dzieje i wyciągać wnioski. I teraz musimy znaleźć swoje własne miejsce w tym wszystkim, albo będziemy się wszyscy bili pod pośredniakiem. No niestety. Spójrzcie na przykład na całą sytuację pandemii, lockdownów. Dla mnie jest to doskonały przykład tego wszystkiego, co się dzieje. Takie fajne podsumowanie, bo wiecie, były lockdowny, tak? U nas w Anglii były 3, w Polsce chyba mieliście 2, trzeci przed wami, na pewno się wydarzy. No i tak sobie obserwowaliśmy z żoną, co ludzie robią na lockdownach. A ludzie siedzieli, oglądali sobie Netflix, oglądali inne filmy i tak dalej. Pełen luz, blues i orzeszki. Ktoś tam wykończył sobie patio w ogrodzie, ktoś inny, nie wiem, przycinał drzewka. Jeszcze inni kręcili filmiki na TikToki, zrzucając piłeczkę ping-pongową z góry schodów tak, aby odbijając się po poszczególnych stopniach trafiła na końcu do kubka. A ktoś inny pomyślał w produktywny sposób na ten temat. Dostałem czas, którego normalnie bym nie dostał. Więc wykorzystam ten czas w sposób konstruktywny i produktywny. I wielu ludzi porobiło wiele kursów. Rozpoczęli biznesy, czy to jakieś internetowe, zaczęli świadczyć innego rodzaju usługi, dokształcili się i zaczęli robić coś dla samych siebie. Wykorzystali czas, którego normalnie by nie mieli, ponieważ normalny urlop w pracy to jest za mało. Natomiast nagle dostali łącznie 6 miesięcy wolnego czasu, który każdy mógł spożytkować po swojemu, na swój własny sposób. I teraz to, co kto zrobił z tym czasem, świadczy jedynie o nim. Czy ktoś naprawdę ma marzenie, czy nie? Czy komuś naprawdę się chce, czy nie? I to jest właśnie ta dedykacja i wyrzeczenia. Ktoś zamiast siedzieć na tyłku, oglądać telewizor, stwierdził: posiedzę lepiej przed komputerem, zrobię sobie kurs, jakieś uprawnienia i tym podobne sprawy. Jak wszystko powoli zacznie wracać do normy, to ja będę przygotowany. Natomiast prosta informacja, która nam się wyłania z tego wszystkiego, jest bezwzględnie oczywista. Otóż to, że jeżeli będziemy chcieli kierować się tym samym paradygmatem myślowym, wkraczając w nowy świat, no to będziemy mieli poważny problem. Dlatego lepiej jest zacząć się zajmować czymś kreatywnym, czymś, co naprawdę sprawia wam radość, czymś, co naprawdę czujecie, że powinniście robić. Ponieważ jeżeli w jakiejś normalnej, przeciętnej pracy zastąpi was sztuczna inteligencja i robot, to co zrobicie wtedy z sobą? W jaki sposób uzyskacie swoją własną niezależność? Będziecie mieli, kochani, problem. I wtedy faktycznie jedyne, co pozostanie, to wyciąganie ręki do systemu. A wtedy system powie: no dobra, no damy ci parę groszy, ale musisz zrobić to, co chcemy. I będziecie się czuć jeszcze gorzej. Zadajcie sobie poważnie pytanie, czy jest to miejsce, w którym widzicie samych siebie za jakiś czas. Dlatego tak ważnym jest to, żeby podążać za własną intuicją i za tym, co siedzi głęboko w was. Bo jeśli ktoś chodzi do pracy, której nie znosi i czuje, że nie powinienem tam być, nienawidzę tego miejsca, czuję się źle już, jak przekraczam próg na bramie i zostawiam swoją tożsamość i odbieram ją dopiero po 8 godzinach, jak wychodzę z tamtego miejsca, to odpowiedź jest bardzo prosta w tym wypadku, prawda? No więc zacznijmy sobie zadawać pytanie, no to co chciałbym robić? I nie bójcie się popełniać błędów. I nie bójcie się podejmować ryzyka. No i teraz oczywiście, jak to my w naszej polskiej naturze mamy, możemy dyskutować z tym wszystkim, co do was teraz mówię, prawda? No ale na przykład ja lubię sobie rysować grafiki komputerowe, no ale nie ma na to zbytnio dużo zbytu, ani ludzie za to nie płacą i tak dalej. Na co ja mogę powiedzieć, popatrz na rozwijający się rynek NFT. Ktoś lubi rysować, zacznij malować obrazy, jeśli to nie będzie ci szło, zacznij tatuować. Ktoś inny mówi, no ale ja na przykład lubię pisać muzykę, no to spróbuj zacząć sprzedawać tą muzykę na TikTokach. Ktoś lubi pisać, ale nie ma wystarczająco dużo pomysłu na to, żeby napisać na przykład książkę, albo obawia się, że kto to wyda i tak dalej, no to powiem tylko tyle. Żyjemy w świecie, gdzie content jest potrzebny non-stop i ludzie, którzy potrafią pisać, będą mieli zawsze co robić. Jeśli będą potrafili znaleźć sobie miejsce, w którym otrzymają odpowiednią ilość zleceń. Popatrzcie na tekstbrokerze, popatrzcie na freelancerze. Jak wiele różnych kreatywnych zajęć można zutylizować i można się zacząć realizować. No i teraz wcale tutaj nie chodzi o to, żeby wziąć, rzucić wszystko nagle i wyjechać w Bieszczady. Choć jeśli ktoś ma taką możliwość i odwagę to zrobić, to super. Chodzi o to, że musimy sobie znaleźć miejsce w nowym świecie, który się wyłania. I jest to czas globalnego przebudzenia. Tylko wiecie, moi kochani, ludzie bardzo źle interpretują czas globalnego przebudzenia. Ludziom się wydaje, że wszyscy będziemy chodzić jako te kwiatki uduchowione, będziemy rozmawiać z duchami i to będzie czas globalnego przebudzenia. A może to globalne przebudzenie leży gdzie indziej? Że ludzie zaczną robić to, co naprawdę lubią, dzięki czemu będą szczęśliwi w swoim życiu, ponieważ rewolucja informacyjna, która idzie wielkimi krokami, wyręczy ich w robieniu żmudnej, monotonnej, gównianej pracy, której nie chcą robić. Po prostu. Wiecie, w tak wiele różnych sposobów w dzisiejszych czasach, dzięki temu, że mamy internet, tak wiele jest dróg, w których możemy utylizować swoją kreatywność i dzielić się swoją pasją z innymi, że czasami aż dziwi mnie to, że ludzie nie widzą tego. Czyjąś pasją jest motoryzacja, zrób kanał na YouTubie o motoryzacji. Czyjąś pasją jest gotowanie, zrób kanał na YouTubie o gotowaniu. Bądź sobą, rób to z sercem i ludzie za tym pójdą. Bez względu na to, co nam się wydaje, to ludzie zawsze idą za tym, co szczere i za tym, co z serca. I jeżeli ktoś będzie brał się za daną czynność, ponieważ ta czynność wykonywana przynosi duże zyski, to jest to 100% przepisu na katastrofę. Jeśli ta dana czynność, jej wykonywanie wiąże się wyłącznie z zyskami, to jest to przepis na katastrofę. Moi kochani, wiem, bo byłem tam tak wiele razy. Mówię to z własnego doświadczenia. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli wasza intuicja mówi wam, że robicie coś, czego nie chcecie robić, tylko chcielibyście robić coś innego, musicie za tym głosem pójść. Ponieważ wasza intuicja nigdy was nie okłamuje. I zawsze ma rację, czy nam się to podoba, czy nie. I później jedyne, co nam pozostaje, to taki wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie. Ale zrobiłem to wbrew sobie i wiedziałem, że tak będzie. No i zawsze tak jest. Wiecie, podam wam przykład takiej historii sukcesu z własnego podwórka. Podam wam przykład mojej żony. Moja żona pięknie potrafi rysować. No i bardzo długo w swoim życiu szukała swojego miejsca. Próbowała bardzo wielu różnych rzeczy. Naprawdę, uwierzcie mi. Wielu różnych zajęć, bardziej lub mniej kreatywnych. No i tak jak się spiknęliśmy, powiedzmy sobie to tak kolokwialnie, zobaczyłem, że umie rysować pięknie i mówię do niej, słuchaj, ty powinnaś tatuować. No nie, no co ty, daj spokój, ja będę tatuować, przecież to Bo jeszcze oczywiście do tego dołącza się fakt, że oboje lubimy tatuaże. Nie? Ona mówi, nie no co ty, przecież to daj spokój, to trzeba to i tamto umieć, tego. Ja mówię, słuchaj, no ale to jest tylko zmiana narzędzia dla ciebie, popatrz. Zacząłem jej puszczać filmy o tym, jak ludzie uczą, jak tatuować i tak dalej. No i ona tak zaczęła się przyglądać i stwierdziła, dobra, spróbuję. I oboje wtedy pracowaliśmy w jednym miejscu, gdzie mieliśmy 12-godzinne zmiany, co było w ogóle masakrą w połączeniu z wychowywaniem dziecka. Nie widzieliśmy się praktycznie w ogóle, mijaliśmy się w drzwiach, no ale ona zaczęła to robić. I teraz był to okres mniej więcej około 2 lat, kiedy ona pomiędzy normalną, regularną pracą i w swoim wolnym czasie jeździła do studia tatuażu uczyć się tatuować. My nie widzieliśmy się prawie w ogóle, natomiast ja cały czas ją wspierałem w tym temacie, ponieważ chciałem, żeby była szczęśliwa. I uwierzcie mi, ta kobieta miała oczy na zapałkach postawione. I wracała po 12 godzinach pracy, rano, o 6 rano, po nocce, przespała się dosłownie 2-3 godziny i jechała na 10:00 do studia, żeby móc tatuować i się rozwijać, żeby nabierać praktyki, wprawy. I po niecałych 2 latach doszła do poziomu, w którym powiedziała, ok, teraz jest czas na to, że będę mogła zwolnić się z pracy i mój dochód z robienia tatuażu będzie mniej więcej ekwiwalentem dochodu, który mam w obecnym miejscu pracy. I teraz zadajcie sobie pytanie, czy wy bylibyście w stanie z taką dedykacją, wytrwałością i wyrzeczeniami podjąć się danego wyzwania, żeby wyzwolić samych siebie z miejsca, które was zabija powoli, każdego dnia. I obecnie już minęło lat kilka, moja żona ma swoje studio, jest zabukowana na 4 miesiące do przodu i jest naprawdę szczęśliwa, w pełni się realizuje. I żeby było śmieszniej, to każdy dzień w jej pracy nie jest dniem w pracy, tylko po prostu jedzie robić to, co lubi. A w momencie, w którym robisz to, co kochasz, to, co naprawdę lubisz robić, to w ogóle nie pracujesz. Czy to nie jest piękne? Zastanówcie się nad tym. Natomiast było to okupione wyrzeczeniami, wytrwałością i dedykacją. I tak jest w każdym przypadku. Bezwzględnie. Nie ma czegoś takiego jak gotowa recepta na sukces lub droga na skróty. Takie rzeczy nie istnieją w rzeczywistym świecie. A teraz u mojej żony w studio bardzo często ona spotyka się z takim zdaniem. Ludzie do niej mówią, o wiesz, ty masz takie szczęście, bo robisz to, co lubisz, tak dalej. I ona sobie tylko tak myśli i się irytuje tym, jak ktoś tak mówi, a ty masz takie szczęście. Ludzie podchodzą do tego w taki sposób, jakby, tak jak nie wiem, Bozia zesłała Jasia fasolę czy Terminatora, ona nagle pojawiła się w tym miejscu i zaczęła to robić i takie miała szczęście, że akurat tak to się potoczyło, jak się potoczyło. Natomiast moja żona wie doskonale, że to nie jest żadne szczęście, tylko ona sobie tą sytuację wypracowała. Najzwyczajniej w świecie. Po prostu. Nieprzespanymi nocami, zarwanymi kontaktami z rodziną i to tyle. To nie jest żadne szczęście. Bardzo często możemy mówić, o, ktoś miał szczęście, mu się pofarciło i zrobił to i tamto. Ale tak naprawdę to każdy z tych ludzi, który miał w pewnym momencie szczęście, pracował na to, żeby to szczęście go tam spotkało i był w odpowiednim czasie i miejscu na to, żeby dostrzec okazję. Ale wiecie, nie ma czegoś takiego jak fuks. Tylko wraz z naszą pracą i dedykacją w danym temacie my sami zaczynamy widzieć okazję. Po prostu one się przed nami odsłaniają. Zaczynamy je dostrzegać wszędzie dookoła nas. I to jest tak proste. I wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że kurde, dlaczego ja wcześniej w ogóle tego nie widziałem? Dlaczego ja wcześniej tego nie widziałam? Przecież cały czas tutaj to było, a ja szukałam gdzieś tam. Jak to w ogóle możliwe, że ja tego nie założyłem od razu? No, zazwyczaj właśnie dokładnie tak jest. Nie ma czegoś takiego jak szczęście w naszym holograficznym świecie, moi kochani. Wszechświat jest o wiele bardziej deterministyczny niż nam się wydaje. Nie ma czegoś takiego jak przypadek, nie ma czegoś takiego jak szczęście. Jeśli ktoś postępuje w zgodzie z własnym wnętrzem, z własną intuicją i rozwija się naprawdę na swojej drodze, to to szczęście, w cudzysłowie, pojawia się samo. Po to, żeby ten człowiek mógł dalej to robić. I wszechświat układa się w taki sposób, żeby ta droga dalej postępowała. I to jest tak proste, a jednocześnie tak trudne do znalezienia i odkrycia. I to doprowadza nas do kolejnego punktu naszego podcastu obecnego. No bo ktoś może powiedzieć, no ale ja nie wiem, co ja bym chciał robić. Ja nie wiem, co ja bym mógł robić innego. Bo twoja żona ma szczęście, że ma talent do rysowania, a ktoś inny ma szczęście, bo ma talent do czegoś tam. Więc zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy odnaleźć samych siebie, by żyć w zgodzie z sobą. Oczywiście, jak zwykle, kluczowym punktem będzie słuchanie głosu własnej intuicji. Wiecie, żyjemy zdecydowanie za dużo we własnych głowach, gdzie ta logika i system, w jakim żyjemy, jesteśmy tak sformatowani, że z gruntu wychodzimy z założenia, nie, to w ogóle nie będzie miało sensu. To czy tamto, co bym chciał robić, bo muszę zarabiać tutaj na życie i tak dalej, i tak dalej. O tej całej drodze do osiągnięcia tego, w cudzysłowie, sukcesu według indywidualnego pojęcia już wam powiedziałem. Natomiast przede wszystkim, żeby ta nasza intuicja mogła się wyostrzyć i żebyśmy mogli bardziej słyszeć głos, nasz wewnętrzny głos, prawdziwy głos, nie ten podświadomy, narzucony przez system, który nas sformatował do momentu, w którym jesteśmy obecnie. Jest kilka takich punktów, które możemy zrobić już teraz, żeby zacząć słyszeć głos tej naszej intuicji trochę bardziej wyraźniej. Przede wszystkim musimy uwolnić się od jednego z największych hamulców, jakie mamy zaciągnięte, jeżeli rozmawiamy w ogóle o samorealizacji. To jest uwolnienie się od martwienia się o to, co ludzie powiedzą. Co powiedzą inni. A nie, wiesz, bo to się będą ci się śmiali, to tamci, a co powiedzą ludzie nagle, jak ja będę chciał robić coś tam, bo coś tam, a co powie moja rodzina, moi rodzice, czy tam przyjaciele i tak dalej. To w ogóle nie ma kompletnie znaczenia, co kto sobie myśli. Tak już jest to skonstruowane wspaniale na tym świecie, że każdy sobie może myśleć, co chce. I teraz taka smutna prawda, czy smutna, właściwie to nie jest smutne, to jest piękne w swojej istocie. Do tego dojdziemy w części tego podcastu, w którym będziemy mówili o oświeceniu. Natomiast zdajcie sobie, kochani, sprawę z jednej rzeczy, że jedynym pewnikiem w całym tym naszym życiu, jak tutaj się rodzimy, to jest to, że z całą pewnością umrzemy. I wszyscy o tym wiemy. Natomiast należy zdać sobie sprawę z tego, że po naszej śmierci nikt nie zauważy różnicy. Nikt. Poza tam paroma osobami z naszego bliskiego grona. Popłaczą parę tygodni i będzie to tyle. I życie toczy się dalej. I nic się nie stanie. Po prostu. Świat nie zauważy tego, że ktoś z nas zniknął. Nikogo to nie obchodzi. A my tak bardzo przejmujemy się tym, co inni, w cudzysłowie świat, otoczenie, myśli na nasz temat. Nic nie myśli. Każdy myśli tylko o sobie. I egoizm tak naprawdę w swojej czystej formie jest bardzo zdrowy, ponieważ prowadzi do tego, że danej jednostce jest dobrze, bo dba o siebie i swój interes. A przez to, że ktoś dba o siebie i swój interes, za chwilę będzie w stanie dawać radość innym, ponieważ w pierwszej kolejności zadba o siebie. I to jest coś, czym jest tak naprawdę współczucie. To jest dawanie przykładu innym, że można żyć inaczej, a nie ubolewanie nad kimś, czy wspieranie kogoś tam i ciągnięcie go na swoich plecach. To nie jest współczucie, to jest idiotyzm. Więc musimy uwolnić się od martwienia się o to, co inni powiedzą, co inni myślą. To nie ma kompletnie znaczenia żadnego. Jeżeli na przykład wasze środowisko, wasi przyjaciele, wiecie, byłem na takim fajnym szkoleniu takiego gościa i on miał taką, znaczy miał, ma w dalszym ciągu, bo ten facet cały czas te szkolenia udziela i w kółko gada to samo. Od 30-40 lat non stop gada to samo. Cały czas. I on mówi tak, pokaż mi swoich przyjaciół i powiem ci, jaką będziesz miał przyszłość. Tych 5 przyjaciół z twojego najbliższego otoczenia determinuje to, kim będziesz. I oczywiście nie mamy wpływu na to, kim są, kim byli nasi rodzice, nasza rodzina i tak dalej, ale wpływ na to, kim są nasi znajomi i przyjaciele mamy. I teraz taka prosta weryfikacja tego tematu. Czy ci nasi znajomi i przyjaciele są warci tej naszej uwagi i warci skupiania się nad tym, co oni pomyślą, to wystarczy sobie pomyśleć w ten sposób, czy chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje dziecko było takie samo jak jedno z tych twoich przyjaciół. Jeżeli ta odpowiedź brzmi nie, to już od razu wiecie, co to oznacza. Jeżeli na przykład ktoś chce podążać za swoją pasją i środowisko i otoczenie ściąga was na dół, to oznacza, że to nie jest dobre środowisko dla was. Jedynym dobrym środowiskiem dla was będzie środowisko, które wspiera was na drodze do samorealizacji i szczęścia. Jeżeli ktoś wam będzie mówił, nie, przestań, co ty robisz, w ogóle daj spokój, nie, no weź, w ogóle to nie ma sensu, weź zejdź na ziemię, skup się, to najlepiej jest wtedy wziąć naprawdę, spakować i wyprowadzić. Ponieważ wiecie, to jest tak jak z krabami w słoiku. Kraby w słoiku, jeden po drugim próbuje wyjść na zewnątrz. I czasem jednemu się udaje już, prawie już jest szczypcami na zewnątrz. I jeszcze tylko troszkę brakuje mu tego, żeby się podciągnął i udało mu się uciec ze słoika. Ale kraby z dołu łapią go za ogon i ściągają go z powrotem. I tak dokładnie jest w naszym życiu. W tym systemie, w którym żyjemy, w tej percepcji społecznej, w której istniejemy, tak to już niestety jest skonstruowane. Niestety nie otacza nas społeczeństwo w pełni świadome, które będzie wspierać kreatywność i będzie wspierać indywidualność, tylko społeczeństwo nawzajem samo dla siebie jest takim owczarkiem, który goni owce, żeby iść w jednym kierunku. I tak naprawdę nie potrzebujemy policji do tego, żeby nas pilnowała, ponieważ wszyscy sami się doskonale pilnują. O, temu Kowalskiemu to odbiło teraz. O, tamtej odbiło Kowalskiej. Wiecie doskonale, o co mi chodzi. Więc uwolnienie się od tego, co inni myślą na wasz temat, jest kluczową sprawą. To nie ma kompletnie znaczenia. Kompletnie. I teraz temat pasja. Tak naprawdę, moi kochani, każdy rodzi się z pasją. Każdy, bez względu na to, kto by to nie był, ma w sobie coś, co lubi robić. I owszem, niektórzy mają tą swoją pasję trochę bardziej zaawansowaną, na zasadzie Ktoś na przykład wie, że chce być artystą, muzykiem, czy pisarzem, czy tam malarzem, czy wynalazcą i tak dalej. Czuje silne powołanie w jakiejś danej sprawie, a niektórzy tak nie mają. Ale to nie oznacza, że nie mają czegoś, co lubią robić i w czym są naprawdę dobrzy. I teraz ważne jest to, żeby umieć w sobie odnaleźć tą właśnie iskrę, bo każdy z nas rodzi się w danym miejscu i czasie z odpowiednim pakietem narzędzi do tego, żeby być w pełni szczęśliwym. Tylko poprzez formatowanie społeczne jest nam ciężko to dostrzec. I to jest takie zatoczenie koła. I teraz każdy ma jakieś zainteresowania, coś, co naprawdę lubi i chciałby coś tam robić. Coś, czym jest naprawdę dobry. I należy zainteresowania, coś, co naprawdę się lubi lub czym jesteś dobry, dobra, przekuć to na proces produktywny, który doprowadzi was w jakieś konkretne miejsce. I zazwyczaj jest tak, że są to rzeczy, jeżeli chodzi o utylizację talentu, to są to rzeczy, które będą pomagać innym. Właśnie na zasadzie robienia kanału Okiem Szamana, właśnie na zasadzie malowania obrazów dla innych, pisania dla innych tekstów itd. Oczywiście wszystkie te rzeczy dzieją się z pobudek czysto egoistycznych. Natomiast ponieważ egoizm jest zdrowy, to jednocześnie pomagamy innym. I nasz egoizm doprowadza nas do sytuacji, w której w pełni realizujemy się w swoim zadaniu, jesteśmy szczerzy wobec siebie i nie patrzymy na to, co inni myślą, dzięki czemu jesteśmy w pełni indywidualni w tym, co robimy. I to sprawia, że otoczenie zaczyna zwracać na nas uwagę. Bo owszem, może być wiele różnego rodzaju kopiarek, możemy kopiować pracę innych itd. Natomiast zawsze będziemy bazować na kopii czyjejś pracy. A to, co najbardziej się przebija w świecie, to jest indywidualność. Ponieważ tak wielu ludzi żyje cichym życiem desperacji, to właśnie dlatego tak wielu ludzi lgnie jak ćmy do żarówki, do prawdziwej pasji, do prawdziwego żaru, który ktoś trzyma w sobie. I to, że ktoś jest w pełni indywidualny, totalnie nawet czasem odjechany, jest to coś, co imponuje innym, ponieważ są w stanie zobaczyć siebie w danej pozycji. I teraz, żeby było nam łatwiej odnaleźć tą pasję i samych siebie na całej tej drodze, to jest potrzebna nam cisza. Naprawdę cisza. Pomyślcie o tym. W obecnych czasach żyjemy w jednym wielkim zgiełku różnego rodzaju informacji. Większość ludzi cały czas potrzebuje radia, do czegoś tam innych bodźców, siedzą w telefonach, coś oglądają. Cały czas coś musi lecieć w tle, żeby tylko zagłuszyć nasze własne myśli. A jest to jedna z rzeczy, do których tak naprawdę jesteśmy bardzo przyzwyczajeni i od których jesteśmy uzależnieni. Ponieważ moment, w którym siadamy w pełnej ciszy i zaczynamy myśleć i słyszeć swoje własne myśli, to jest moment, w którym tak wielu z nas boi się znaleźć, ponieważ musimy stawić czoła sobie samym. A każdy człowiek jest sam sobie największym wrogiem i największą przeszkodą do osiągnięcia szczęścia i sukcesu według jego własnych indywidualnych kryteriów. Najpierw musimy pokonać sami siebie po to, abyśmy mogli realizować się na swojej drodze. Dlatego potrzebna nam jest cisza, żebyśmy mogli uporządkować swoje własne myśli, żebyśmy przestali czuć się źle w swojej własnej skórze. Bo jeżeli w tej ciszy narastają w nas myśli, no to jest niedobrze, to jest niedobrze, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba i tak dalej, to o czymś to świadczy. I należy te własne myśli obserwować, wyciągać wnioski i zawrzeć pokój z samym sobą. To jest bardzo istotne. Jednym z takich fajnych aspektów, jeżeli chodzi o odnajdywanie samego siebie, to jest też natura. Pójdź gdzieś do lasu, gdziekolwiek, w góry, to już według preferencji. Ale natura i cisza, wyjść na spacer, bez słuchawek, bez muzyczki na uszach, bez rozmowy przez telefon. Wyjść na spacer samemu z sobą, móc porozmyślać nad różnymi rzeczami. W jaki inny sposób ktoś może odnaleźć samego siebie, odnaleźć swoje zainteresowania, swoją pasję i zobaczyć tą drogę, jeśli cały czas siedzi w zgiełku, który non-stop odwraca mu uwagę od samego siebie. Prawda? Jest to tak logiczne, a jednocześnie tak ciężko czasami jest nam wpaść na to. Dlatego poczuwam się w obowiązku, żeby wam o tym powiedzieć. I często wam mówię w swoich podcastach o tym, abyście wyłączyli telewizję. No ale to nie, może nie być wcale takie proste dla każdego. Co to znaczy? Wyłączyć telewizję. To nie chodzi wcale o to, nie chodzi wcale o to, żebyście przestali kompletnie oglądać telewizję i nie wiem, oglądać filmy i tak dalej, i tak dalej. Ja sam też oglądam filmy, lubię dobry film, nie ma w tym absolutnie nic złego. Ale to, co musicie zrobić, moi kochani, to jest odłączenie się od negatywnych rzeczy, które ściągają was wibracyjnie na dół. Przestańcie oglądać wiadomości. Taka prosta rzecz. Nie potraficie wyłączyć telewizora? Okej. Ale przestańcie oglądać wiadomości. Bo wiadomości są głównym źródłem negatywnych informacji, które bardzo mocno wpływają na was i waszą podświadomość, które ściągają was naprawdę nisko. Wyłączcie wiadomości. Ja na przykład posiadam oczywiście telewizor, ale nie mam w ogóle podłączonej anteny. No bo dla mnie to jest trochę idiotyzm, żeby oglądać to, co akurat puszczają w telewizji, bo tam zazwyczaj i tak nic nie puszczają sensownego. Więc jedyna moja forma rozrywki, jeżeli chodzi o telewizję, to jest coś, co ja sam sobie wybieram, że chcę coś obejrzeć. I mamy teraz usługi typu Netflix, typu Amazon, mamy YouTube'a. Każdy może na YouTubie oglądać różne rzeczy, ale jest tyleż samo dupereli na YouTubie, co też wartościowych informacji, ciekawych programów, dokumentów, różnych spostrzeżeń na temat świata, historii starożytnej, nie wiem, czegokolwiek od innych, prawda? Możemy się wielu rzeczy nauczyć. Więc zamiast oglądać bezmyślnie telewizor i to, co nam podaje pan telewizor, postarajcie się przełączyć swoją uwagę na to, co was naprawdę interesuje. Filmy, programy dokumentalne na przykład, albo filmy i programy o naturze, o zwierzętach, no nie wiem, no. Wiecie, no, ja mogę mówić jedynie za siebie. To, co mnie interesuje, to są filmy, programy dokumentalne. Czasem lubię pójść na wojnę, pograć sobie w Battlefielda, no ale to każdy czasem potrzebuje się troszkę, jak to ja mówię, odmurzyć. Natomiast wyłączenie telewizora wcale nie oznacza tego, że musimy ten telewizor wyrzucić przez okno. Nie. Po prostu odetnijcie się od negatywnych informacji. Te negatywne informacje to całe ciągłe gadanie, o tu niedobrze, tam niedobrze, tu wirus, tam wojna, tu Putin, tam Biden, to, tamto. To, słuchajcie, to jest masakra w ogóle. Totalna masakra. Odłączcie się od tego i zobaczycie, że po jakimś czasie wasze życie stanie się o wiele łatwiejsze. Odłączcie się od negatywnych informacji. Jednym z głównych źródeł negatywnych informacji są właśnie wiadomości. I teraz w momencie, w którym odłączycie się od negatywnych rzeczy, od negatywnych ludzi, toksycznych, którzy są w waszym środowisku, którzy ściągają was na dno i mówią, tego się nie da, o, tam ci to mają szczęście, albo do pieniędzy dochodzą tylko synalkowie i złodzieje. To są ludzie, którzy ściągają was na dno, ponieważ sami nie widzą ratunku dla siebie, to czują się w obowiązku dzielić tą swoją pseudomądrością życiową z innymi. Jeżeli macie takich ludzi w swoim otoczeniu, musicie ich od swojego otoczenia odsunąć. I uwierzcie mi, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Będziecie jedynie czuć się lepiej sami ze sobą. Odłączcie się od wiadomości, odłączcie się od negatywnych rzeczy, zafundujcie sobie trochę ciszy i spokoju, po to, żebyście mogli zawrzeć pokój sami z sobą. I spróbujcie zacząć medytować, moi kochani. O medytacji zrobię filmik na YouTube, powiem wam, jak za to się zabrać, jeśli ktoś z was nie wie. Wiem, że są tacy, którzy sprzedają kursy medytacji. Nie traćcie pieniędzy na duperele. Są to tak proste i podstawowe informacje, że naprawdę nie są wam potrzebne ani kursy, ani inni prorocy, którzy wam będą mówić o tym, że tak dobrze medytujecie lub nie, źle medytujecie. Poświęćcie trochę czasu na to, żeby popielęgnować sami siebie i swoje własne wnętrze. Wtedy wasza intuicja, o której cały czas wam mówię, zacznie stawać się coraz bardziej wyraźna. Zaczniecie słyszeć ją głośniej i będziecie czuć, że następuje pozytywna zmiana w waszym życiu. To jest bardzo istotne, ponieważ będzie to moment, w którym zaczniecie odkrywać swoje potencjalne drogi rozwoju, których mogliście nie widzieć do tej pory. I teraz chciałbym was trochę uczulić na fałszywych proroków, którzy sprzedają gotowe rozwiązania na sukces, którzy oferują przewodnictwo duchowo-ezoteryczne, którzy ściągają różnego rodzaju klątwy, uroki, odblokowują nas od różnego rodzaju podczepionych w cudzysłowie bytów, które nas hamują na drodze do naszego własnego szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co? Zazwyczaj jest tak, że ci, którzy sprzedają gotowe rozwiązania na sukces, to ich rozwiązaniem na sukces jest sprzedawanie innym rozwiązania na sukces. Nie ma czegoś takiego jak gotowe rozwiązanie na sukces. A jest to bardzo ważny punkt, dlatego że jeśli ktoś decyduje się na to, że zacznie się rozwijać w zgodzie z sobą, ze swoją intuicją, to będziecie musieli się zacząć edukować. Cokolwiek by to nie było, będziecie musieli zacząć się rozwijać. I natraficie na wiele takich różnych rzeczy. Więc głęboko was zachęcam do tego, abyście sprawdzali kwalifikacje oraz intencje tych, których zamierzacie słuchać. Ponieważ bardzo często jest tak, że ktoś sprzedaje jakąś tam świetną receptę na biznes, na cokolwiek, ale nic za tym nie stoi, poza tym, że on zarabia na tym, że to sprzedaje. To samo tyczy się przewodnictwa duchowo-ezoterycznego. No, i ściąganie klątw i uroków i tym podobnych dupereli. Moi kochani, jest taka jedna prosta zasada, którą możecie się kierować i która z całą pewnością wam pomoże na tej drodze. Zasada jest mianowicie następująca. Każdy, kto kieruje waszą uwagę na zewnątrz was, a nie w głąb was samych, odwraca waszą uwagę jedynie od tego, co jest naprawdę ważne i uprawia spekulacje. To jest tak proste. Jeżeli ktoś oferuje przewodnictwo duchowo-ezoteryczne i twierdzi, że w jakiś magiczny sposób podpędza różnego rodzaju brednie typu reptilian i inne duperele, to odwraca waszą uwagę od was samych. Wszystkie problemy, wszystko to, co spotyka was w życiu, źródło wszystkiego, tego, co was otacza, tkwi w was samych. Jest to coś, co prowadzi nas do podsumowania tej audycji, mianowicie oświecenie. Tak możemy sobie zadać pytanie, czym jest oświecenie? Wielu ludzi twierdzi, że oświecenie to jest, nie wiem, że ktoś zaczyna widzieć więcej, buja się ze światem duchowym i jest w stanie różne rzeczy robić i jasno widzi i różne tam cuda na kiju odstawia. Natomiast jeśli popatrzymy sobie na przykład na buddyzm i Buddę, Buddha oznacza ten przebudzony, a jeśli on jest przebudzony, to oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że cała reszta śpi. Natomiast Buddha nauczał, że każdy powinien iść swoją własną drogą i każdy powinien odnaleźć Buddę w sobie samym. Jest to nauka stara jak świat. Dlatego też nie upatrujcie nadziei w zewnętrznych czynnikach lub fałszywych prorokach, którzy pomogą wam na tej drodze. Nikt wam na tej drodze nie pomoże, poza tymi, którzy kierują waszą uwagę do was samych. Jedynie te informacje są wartościowe. Jak wspomniałem w ostatnim podcaście, jest to dosyć czasem gorzka pigułka dla kogoś, żeby to przełknąć, żeby zrozumieć, że jest źródłem wszystkich problemów i komplikacji w swoim życiu. Natomiast tak dokładnie jest. Nasz świat, ludzie, którzy nas otaczają i rzeczy, które nam nie pasują w rzeczywistości, są odzwierciedleniem nas samych i wszystkiego tego, co w nas jest niedobre. Oświecenie jest to zdanie sobie sprawy z tego, że nie ma większego cudu niż to, czym jest życie. I że każdy z nas jest mikrokosmosem wszystkiego tego, co istnieje w makrokosmosie. Oświecenie jest zdaniem sobie sprawy z tego, że każdy z nas jest wszechświatem w mikroskopijnej skali. Jest to tak proste. Czyli możemy sobie tak rozwinąć trochę tą myśl. Jest to zmiana stanu świadomości. Ponieważ my przez zachodnią kulturę naszą jesteśmy ukształtowani w taki sposób, że odnosimy się do życia jak do podboju, prawda? My tu jesteśmy trochę tacy obcy, musimy walczyć o przetrwanie, o życie, o rachunki, o byt i tak dalej, i tak dalej. Non-stop żyjemy jakby w trybie podboju. Podboju intelektualnego, terytorialnego, walczymy z naturą, z jej siłami, z zmianami klimatycznymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oświecenie jest stanem zrozumienia, że ten cały podbój to jest iluzja i że wszystko istnieje ze sobą we wzajemnych relacjach i harmonii. I zamiast walczyć, uczymy się życia w jedności i harmonii ze światem i otoczeniem. Jest to jak fundamentalna zmiana w postrzeganiu samego siebie, swojej tożsamości, świata oraz naszych interakcji z nim. Zaczynamy dostrzegać to, że tak naprawdę wszystko to, co ograniczało nas do tej pory, istniało jedynie w naszych własnych głowach. I zaczynamy dostrzegać to, że nie istnieje nic więcej ponad to, co dzieje się teraz. Nawet są takie książki, The Power of Now, Siła teraz. Jak tak się dobrze nad tym zastanowicie, to przeszłość ani przyszłość nie istnieje. Jedyne, co istnieje, to istnieje teraz. Dany moment, w którym jesteście. Wasza przeszłość też działa się teraz. I wasza przyszłość też będzie się działa w waszym teraz. Natomiast jeśli teraz, w danym momencie, żyjecie przeszłością lub przyszłością, to jest coś nie tak. Dlatego zazwyczaj ci, którzy doznają oświecenia, rozumieją naturę teraz i żyją w danym momencie, dzięki czemu są o wiele szczęśliwsi, ponieważ są w stanie w znacznie większym stopniu doceniać dane czynności, które aktualnie wykonują. Czy dana czynność, którą aktualnie wykonuje, sprawia im jej przyjemność? Oddają się w pełni zadaniu, które stoi przed nimi. I znika podział na dobro i zło, ponieważ zaczynamy rozumieć, że nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. A co za tym idzie, nie ma czegoś takiego jak dobre i złe byty. To jest tak jak z yin i yang. Pomyślcie o tym tak starym symbolu. I teraz możemy sobie yin i yang zwizualizować na takiej prostej zasadzie, tak jakby to były dwie ryby, biała i czarna. I teraz jest pytanie, jak tak zakręcimy tym yin i yangiem, to czy biała ryba próbuje pożreć czarną, czy czarna próbuje pożreć białą? I teraz patrząc na życie i świat przez pryzmat podboju, będziemy postrzegać yin yang jako symbol walki dobra za złem, które non-stop kręci się wokół siebie i próbuje pożreć się nawzajem. Natomiast w momencie oświecenia zaczynamy postrzegać yin yang w zupełnie inny sposób. Dociera do nas prosta prawda, że jeśli biała ryba pożre czarną lub czarno-białą, to wtedy one obie znikną. Ponieważ nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy czarna ryba istnieje, ponieważ biała jest dla niej tłem, czy też biała ryba istnieje, ponieważ czarna jest dla niej tłem. Nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Tak już są skonstruowane nasze umysły. Nie jesteśmy w stanie widzieć dwóch rzeczy naraz. W kontekście widzenia dwóch obrazów naraz. Taki jest ciekawy obraz, na którym widzimy jakby dwie twarze skierowane ku sobie i te dwie twarze są czarne. Natomiast pomiędzy nimi z tła wyłania się obraz kielicha. I teraz my, patrząc na ten obraz, możemy widzieć albo dwie twarze zwrócone ku sobie, albo kielich. Nie jesteśmy w stanie widzieć tych dwóch rzeczy jednocześnie. I dokładnie tak samo jest z naszą codziennością. Ktoś, kto dekoduje swoją codzienność, jest w stanie widzieć jedynie swoją codzienność, natomiast nie jest w stanie widzieć całego procesu życia z boku. Nie jest w stanie widzieć swojej codzienności jako tła, a jednocześnie przyczyny wszystkiego tego, co danego człowieka tyczy. Więc zaczynamy patrzeć poprzez oświecenie, zaczynamy patrzeć na ryby yin yang, jak i też na inne interakcje w naszym życiu. Nie z perspektywy walki, nie przez pryzmat podboju, ale zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że te dwie ryby w tym yin yang wcale ze sobą nie walczą, tylko tańczą, ponieważ one wiedzą, że jedna bez drugiej nie może istnieć. I ten taniec będzie trwał w nieskończoność. I tak jak świat długi i szeroki, i tak jak kosmos wielki, nieskończony, tak długo istnieje dualizm. I dualizm nie jest wcale niczym złym, moi kochani. Harmonia pomiędzy czarnym a białym zawsze musi być i będzie zachowana 50 na 50. I nie ma innego wyjścia, ponieważ jeżeli biała ryba pożre czarną, to wtedy i ta biała zniknie, i ta czarna zniknie. I jest to tak proste. Więc moment oświecenia jest momentem, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystkie rzeczy, których do tej pory doświadczaliśmy w naszym życiu, były iluzją. Działy się wyłącznie w naszych głowach i były podyktowane programem, który został na nas narzucony, który zaabsorbowaliśmy. Przy czym mówiąc program, który został na nas narzucony, wcale nie chodzi mi o wskazywanie palcami i winnych. Tak już po prostu to jest skonstruowane. Wyobraźcie sobie taki sen, że macie taką możliwość, że idziecie spać i śni się wam 80 parę lat życia. I możecie śnić cokolwiek chcecie. No i za pierwszym razem wyśnicie sobie jakieś tam przygody. Powiecie, uff, no to było niezłe. Za drugim razem wyśnicie sobie jeszcze inne przygody. Jeszcze inne, aż dojdziecie do takiego momentu, w którym zaczniecie zastanawiać się nad tym, no już wyśniłem tyle różnych rzeczy, które w ogóle przyszły mi do głowy. No to teraz spróbuję śnić taki sen, w którym nie wiem, co się stanie. I zaczyna się dziać ta dana przygoda w tym śnie. No i budzicie się, w tym śnie mija 80 parę lat i mówicie, no nieźle. Było blisko, ale dałem radę. Ale to będzie popychać was coraz bardziej do przodu, prawda? Zaczniecie śnić coraz to bardziej odjechane rzeczy i coraz to bardziej odjechane przygody, gdzie nie wiecie, czego się spodziewać, gdzie zaczniecie tworzyć rzeczywistość, na którą nie do końca macie wpływ, ale jednocześnie możecie wpływać na wydarzenia, które się dzieją w tym śnie. I to właśnie jest to, czym jest nasze życie. Nasze życie jest snem, w którym nie możemy tworzyć rzeczywistości w sposób dosłowny, że myśl o słoniu i on tu będzie teraz stał. Natomiast jesteśmy w stanie projektować nasze własne myśli na zewnątrz nas samych i przeprowadzać interakcje ze światem. I teraz nasze wybory w trakcie tego snu, którym jest życie, będą nas prowadzić poprzez różnego rodzaju przygody, rozdziały tego naszego życia i tak dalej. I to jest tak piękne i proste w swojej prostocie. I teraz można sobie zadać takie pytanie, no ale jaki jest sens tego wszystkiego? Jaki jest sens życia? Jaki jest sens życia? Niech nam Pan powie. A co jeśli nie ma żadnego sensu? A co jeśli sensem życia jest to, czym go sami uczynimy? Bo ktoś sobie może myśleć, że ktoś ma jakiś boski plan nad sobą i musi go realizować. Wszyscy ci, którzy realizują boski plan, który mają nad sobą jakąś wyższą konieczność, to są ci, którzy najbardziej niszczą nasz świat i najbardziej niszczą życia innych. To są ci, którzy mają wielki boski plan. Ale załóżmy, że Pan Bozia akurat dla ciebie nie miał żadnego planu. Zapomniał o tobie. W tym niekończącym się multiwersie trylionów światów równoległych i tak dalej. Niezmierzonym. A co jeśli akurat o tobie zapomniał i nie ma dla ciebie planu? To co wtedy zrobisz? Więc upatrywanie wyższej konieczności w tym, co się dzieje, jest błędem i można sobie tak powiedzieć w cudzysłowie grzechem. Celem tego wszystkiego jest to, czym sami go uczynimy. Jedyne, co możemy zrobić na tej drodze, to odnaleźć samych siebie, zawrzeć pokój z samym sobą, podążać za głosem serca, rozwijać samych siebie i ofiarowywać to, co sprawia nam przyjemność innym. I wtedy będziemy czuli się spełnieni i będziemy czuli, że mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. I przestaniemy się martwić. I to jest tak piękne. Przestaniemy się martwić tym, co się wydarzy. O, bo to się stanie, tamto się stanie, o, co to będzie, co to będzie. Będzie dobrze. Różnie w życiu bywało, ale jakby nie patrzeć, to nasze życie jest jedynie snem. Każde nowe wyzwanie, które stoi na naszej drodze, jest niczym więcej, jak tylko kolejnym wyzwaniem, kolejną próbą. I nic się nie stanie. W momencie oświecenia człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę on, czyli jego właściwa świadomość, jego wyższy ja jest nieśmiertelne. Obecna inkarnacja jest niczym więcej niż snem lub grą w Simsy w skali kosmicznej. I to tyle. Czyż to nie jest piękne? Znika podział na dobro i zło. Przestajemy widzieć rzeczy jako dobre, złe, tylko widzimy rzeczy, które są konieczne. I rozumiemy to, że ta harmonia w dualizmie musi zostać zachowana i zawsze będzie zachowana. Niektórym z Was może się wydawać, że teraz zło zacieśnia się wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tylko pryzmat naszej iluzji, postrzegania świata i tego, co się dzieje aktualnie według percepcji, która nas ukształtowała do tej pory. A może to wszystko jest nam potrzebne, co się dzieje, do tego, żebyśmy właśnie się przebudzili. Tak wielu ludzi teraz odkrywa samych siebie, świat się przebudza, możemy to zobaczyć sami. Sami doskonale wiecie, że coraz więcej ludzi jest coraz bardziej świadomych samych siebie i zaczyna szukać w innych rzeczach. I to jest ta równowaga w harmonii. Dlatego też, moi kochani, żyjmy teraz. Zajmijmy się tym, co robimy teraz. I oddanie się danej czynności w pełni, którą wykonujemy, cokolwiek by to nie było. Czy jest to uprawianie ogródka, czy jest to robienie na drutach, czy jest to nagrywanie podcastu. Jeżeli oddajemy się danej czynności w danej chwili w pełni, to jest to już piękna, jedna z najwyższych form medytacji, jakie możemy osiągnąć. To jest bycie jednością z tym, co robimy. Dlatego, moi kochani, kończąc serię Wiedzy Nietajemnej, mam nadzieję, że informacje, które Wam przekazałem w tym podcaście, naprawdę Wam pomogą zrozumieć kilka różnych podstawowych rzeczy i dodadzą Wam odwagi do tego, żeby wyruszyć tą drogę, żeby wyruszyć tą własną podróż na podbój swoich strachów, samego siebie i na happy ending. Wiecie, w tej waszej epickiej baśni, w tym waszym epickim śnie, który śnicie. I wtedy jedyne, co znajdziecie, to spokój ducha. I znajdziecie szczęście na swojej drodze. Wasza intuicja was poprowadzi. Nie bójcie się. Wszystko będzie dobrze. Nie ma się co stresować. Możecie sobie powiedzieć, no łatwo powiedzieć, bo coś tam, coś tam. Nie. Przeczytajcie sobie kilka biografii ludzi, którzy was inspirują i zobaczycie, że droga tych wszystkich ludzi jest mniej więcej taka, jak wam przedstawiłem dzisiaj w tej audycji. Każdy popełniał błędy, postawił na siebie, prawie się rozwalił po drodze, ale tak to już po prostu działa. Jest to, uważam, piękne. Pamiętajcie, nie ma większego daru niż to, czym jest życie. Zastanawialiście się w ogóle kiedyś, jakie to jest niesamowite? Że człowiek jako istota w ogóle żyjąca żyje, porusza się, że to wszystko się dzieje? Że myślimy, oddychamy, że nasze serce bije, krwiobieg, to wszystko mięśnie, ścięgna. To jest absolutnie niesamowite. To jest totalnie niesamowite. Człowiek i każda forma życia w swojej istocie jest czymś, co absolutnie nie mogło się wydarzyć. A jednocześnie to się dzieje. Dlatego nie szukajmy na zewnątrz. Zajrzyjmy w głąb samych siebie i odnajdziecie to, czym jest oświecenie i spokój. Odetnijcie się od negatywnych informacji. Spędźcie trochę czasu sami z sobą w ciszy. Odnajdźcie to, co lubicie robić i zacznijcie to robić. Pomedytujcie sobie trochę czasem. Posłuchajcie się tej intuicji, nie bójcie się popełniać błędów i bądźcie wytrwali na swojej drodze, ponieważ zawsze ten, kto szuka, znajdzie. I tak to już jest, moi kochani, wszystko skonstruowane. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że seria Wiedzy Nietajemnej naprawdę pomoże Wam na Waszej drodze do Waszego własnego oświecenia. Dziękuję wam, kochani. Słuchaliście audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha. Pozdrawiam was gorąco. Hej!